Magda Szakowska, witam Państwa. W nocy na pogodę wpływać będzie front związany z niżem z nadzachodniej Rosji. Dopiero po północy w paśmie północnym kraju zaznaczy się wyższy znad kanału La Manche. No i w drugiej części nocy lub nad ranem wspomniany układ zaznaczy się też w centrum kraju. Z północnego zachodu i zachodu popłynie cieplejsze, ale wilgotne atlantyckie powietrze. No i tak w nocy przeważać będą jeszcze chmury ze słabymi opadami deszczu lub mrzawki. Na południowym wschodzie deszcz ze śniegiem, a w górach może pruszyć śnieg. W pierwszej części nocy przejaśnienia tylko w paśmie od Szczecina po Suwalszczyznę. W drugiej części nocy przejaśnienia pojawią się też w centrum. Na zachodzie noc i poranek zapowiadają się już cieplej niż do tej pory. Tu dodatnie wartości od 4 do 2 lub 1 stopnia. A na północy, w centrum, na wschodzie noc jeszcze mroźna od minus 1 do minus 5 stopni. No i zwłaszcza w pierwszej części nocy będzie wietrznie. Porywy wiatru mogą osiągać od 45 do 65 km na godzinę, ale w drugiej części te porywy wiatru zaczną słabnąć. No i nad ranem, zwłaszcza na południu, na zachodzie, mogą tworzyć się mgły. Jutro na pogodę zacznie wpływać wspomniany wyż, którego centrum zaznaczy się już nad naszymi zachodnimi sąsiadami. Z północnego zachodu popłynie cieplejsze, ale wilgotne powietrze. Front ten, który w nocy zamierza psuć pogodę na przeważającym obszarze, jutro zaznaczy się już na południu. Tam początkowo jeszcze dużo chmur i opady deszczu, które po południu zanikną i w godzinach popołudniowych, również w tych regionach południowych kraju, może wyjrzeć słońce. Na pozostałym obszarze przejaśnień, rozpogodzeń nie zabraknie. Na wschodzie chłodno, 0,1 stopień, w centrum 3, a na krańcach zachodnich 7, nawet 8 stopni. W regionie w nocy też front zamierza psuć pogodę, opady deszczu lub mrzawki, no i niewielki mróz, minus 1, minus 2, ale to wystarczy, żeby na drogach było bardzo ślisko i niebezpiecznie. Do tego pierwsza część nocy bardzo wietrzna, dopiero w drugiej części nocy ten wiatr zacznie słabnąć. Jutro rozpogodzenia. Jeszcze na niebie mogą pojawiać się kłębiaste i warstwowe obłoki, ale tych rozpogodzeń też nie zabraknie. Temperatura wyrównana, na termometrach jutro 3 lub 4 stopnie, wiatr zachodni na ogół umiarkowany. Ciśnienie jutro jeszcze do południa powędruje w górę, później zacznie się wahać, no i w południe barometry pokażą 1028 hektopaskali. W kolejnych dniach pogodnie i ciepło, w poniedziałek nawet 7 stopni. Do zobaczenia.